zawsze mówimy o tym, że taka oferta po pierwsze musiałaby satysfakcjonować zawodnika, jeżeli chodzi o kierunek i warunki indywidualne i nas, jeżeli chodzi o warunki finansowe. Dzień dobry panie przewodniczący, dzień dobry panie Wojtku. Witam, dzień dobry. Panie Wojtku, proszę powiedzieć, czy tak sporo zachwytów na temat Rakowa Częstochowa. Wszyscy zachwycają się i mówią, że to jest najlepszy zespół ekstraklasy w tej chwili. W tej chwili przyjemnie czyta się te peany. Myślę, że spokojnie jeszcze z takimi ocenami, bo pewnie spojrzymy w tabelę, to zobaczymy Wisłę Płock i wszyscy powinniśmy patrzeć z uznaniem na to, co się dzieje w chwili obecnej w Płocku. Wiadomo, że my nie wszystkie mecze rozegraliśmy. Robimy wszystko, żeby przygotować się dobrze do meczu rewanżowego w Pradze. I myślę, że po tym meczu, jeżeli on będzie przebiegał podobnie jak ten pierwszy mecz w Częstochowie, to będziemy mogli mówić o Rakowie naprawdę w samych superlatywach. Panie Wojtku, ja mam teraz do pana pytanie. Bardzo mi miło, że się widzimy. Czy pan jest tym głównym człowiekiem od tonowania nastrojów? Bo kiedy z panem nie rozmawiam, to pan zawsze tonuje nastroje. I tak jest teraz nawet. No nie wiem, nie ma takiego podziału wewnętrznego, że jest jakiś specjalista od tonowania nastrojów, ale no spokojnie. No, nie możemy też dać podnosić się emocjom. Dzisiaj jest poniedziałek, jeszcze do czwartku wiele dni, wiele godzin. Jeżeli byśmy już dzisiaj byli rozemocjonowani, to ten czwartkowy mecz, myślę, moglibyśmy nie dotrwać wszyscy. Ja chciałem zapytać, panie Wojtku, o ekstraklasę jednak też, bo pojawiają się głosy i trudno nie zauważyć, że troszkę rozgrywki europejskie, nie wiem, czy dobrego sformułowania użyję, ale wysysają siłę z naszych piłkarzy naszych klubów. No bo tak jak Raków gra świetnie w Lidze Konferencji Europy, tak jak Legia w zeszłym roku grała świetnie w Lidze Europy, tak jak Lech Poznań pewnie awansuje do Ligi Konferencji Europy, no tak w lidze idzie dużo, dużo słabiej. Skąd ten problem polskich klubów w lidze przy jednoczesnym graniu w europejskich pucharach? Ja myślę, że każdy z tych przypadków jest trochę inny i każdy by trzeba pewnie analizować indywidualnie. My, jedna uwaga, my jeszcze nie jesteśmy jako w Lidze Konferencji, na razie to eliminacje, więc spokojnie róbmy wszystko, żebyśmy w tej lidze byli. Natomiast pewnie to pytanie bardziej należałoby skierować do Lecha czy do Legii. Myślę, że Legia już swoje jakieś wnioski po zeszłym sezonie wyciągnęła i pewnie to tak szybko taka sytuacja by się nie powtórzyła. Natomiast ja patrzę na Raków, pewnie jakiś niedosyt pozostaje, bo w meczu choćby z Jagiellonią graliśmy dobrze, do pewnego momentu bardzo dobrze i te stracone dwa punkty na pewno nas w jakiś sposób bolą. Mecz w Zabrzu to też nie był taki mecz, w którym zagraliśmy jakieś wyjątkowo słabo i zostaliśmy spłamszeni przez Górnika, ale tej zdobyczy punktowej wówczas nie było. Pewnie najważniejsza to jest kwestia przygotowania odpowiedniej głębi składu i odpowiedniej jakości zmian, które mogą być wykonane. My nad tym mocno pracowaliśmy, żeby ta głębia składu była, żeby ta kadra była silna i wyrównana. Pewnie nie jest jeszcze idealna, ale też jeszcze chwila do zamknięcia okna jest, jeszcze na pewno coś będziemy myśleć, żeby tą kadrę wzmocnić, zwłaszcza w sytuacji, jeżeli ten czwartkowy wieczór okazałby się dla Rakowa szczęśliwy i bylibyśmy po dobrym meczu w Pradze i po awansie. To zanim jeszcze porozmawiamy o tym meczu w Pradze, właśnie porozmawiajmy chwilę o sytuacji kadrowej. Czy to prawda, że nowy wahadłowy jest już w drodze do Częstochowy? Bo takie chodzą słuchy. Nie. To znaczy być może jakiś wahadłowy jest w drodze i może kiedyś dojedzie do Częstochowy, ale raczej na Jasną Górę, żeby odwiedzić duchową stolicę Polski, ale na chwilę obecną według mojej wiedzy żaden wahadłowy za adresem na Libanowskiego nie jedzie i do klubu nie dotrze w najbliższym czasie. To skoro jesteśmy, panie Wojtku, przy transferach, to trudno nie zapytać o Vladana Kovacevicia, no bo ciężko znaleźć pewnie piłkarza w polskiej ekstraklasie, któremu się oko nie zaświeci na myśl o ofercie z Benfiki Lizbona. Tak, ale przede wszystkim najważniejsze jest zdrowie Vladana i to jest coś, co nas najbardziej w chwili obecnej interesuje i robimy wszystko, żeby Vladan jak najszybciej był w pełni dyspozycji. Nie dalej niż 10 minut temu z nim rozmawiałem, czuję się dobrze, ale nie rozmawialiśmy o transferze wychodzącym, bo spokojnie, my wiemy, jaką wartość dla nas przedstawia Vladan i wiemy doskonale, że to jest zawodnik, który może nam mecze wybronić i dlatego nie jesteśmy wcale zmuszeni do tego, żeby myśleć w chwili obecnej o transferze.
A proszę powiedzieć, w jaki sposób chcecie utrzymać w zespole Iwiego Lopeza? No bo teraz się udało, teraz podpisaliście z nim nowy kontrakt, no ale jeżeli będzie tak dobrze grał Iwi Lopez i wciąż będzie najlepszym piłkarzem Ekstraklasy, no to ja jestem przekonany, że on jest na szczycie listy transferowej wielu klubów zagranicznych. To pierwsze pytanie o Iwiego Lopeza. A drugie, ile trzeba zapłacić, żeby Iwiego Lopeza kupić? Nie odpowiem na drugie pytanie, bo to pytanie, jakie oferty, na jakie kwoty by wpłynęły, bo my zawsze mówimy o tym, że taka oferta po pierwsze musiałaby satysfakcjonować zawodnika, jeżeli chodzi o kierunek i warunki indywidualne i nas, jeżeli chodzi o warunki finansowe. Ale to ciężko, żebym ja dzisiaj jakąkolwiek kwotę rzucał w przestrzeń, żeby dawać asumpt do jakichkolwiek dywagacji czy ofert, które miałyby do nas wpłynąć. Natomiast jeżeli chodzi o samego Iwiego, to ja to też podkreślam kolejny raz. I naprawdę dobrze się czuję w Częstochowie. Jest tutaj gwiazdą, jest tutaj uwielbiany przez tłumy. Jest lokalną, bo nie jestem celebrytą, ale osobą, która gdziekolwiek się pojawia, to od razu wzbudza zainteresowanie. I tutaj w Częstochowie po prostu czuję, że to jest jego miejsce na ziemi na chwilę obecnej. Nie jest tak wcale, że w chwili obecnej przegląda atlas świata i szuka, gdzie kolejne jego miejsce miałoby być. Panie Wojtku, czy wynik Slavia Praga Pardubice 7-0 to wynik, który spędza sens powiek teraz? Nie, w ogóle wyniki piłkarskie nie spędzają stu spowiek, więc spokojnie. Patrzyłem na ten wynik. Wydawało mi się to prawda 6-0, ale skoro pan mówi 7, to może i 7. Ale tam też jakaś czerwona kartka. Każda sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana. My do tego meczu podchodzimy bardzo poważnie i na pewno żaden wynik ligowy nie jest w stanie wytrącić nas z tego, co chcemy zrobić. Jeszcze tak na koniec, panie Wojtku, chciałem zapytać o ten mecz ze Slavią i czy są przewidziane jakieś specjalne premie za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Nie wiem, może też szefostwo klubu pozwoli na czeskie piwo wyskoczyć piłkarzom w Pradze po meczu. To już trener musiałby wyrazić zgodę, bo na pewno ja mogę wyrazić zgodę zarządowi i Radzie Nadzorczej na takie piwo i chętnie zabiorę w Czechach, ale jeżeli chodzi o premię, to też cały czas podkreślam, że ja bym nie sprowadzał piłkarzy tylko do tego, że oni myślą tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy dla chłopaków, a rozmawiam z nimi dość często. Jest to bardzo fajna okoliczność, żeby tam awansować, żeby się móc pokazać w Europie, żeby móc pograć z przeciwnikami już nieanonimowymi, czy naprawdę o jakiejś uznanej marce. I wielu chłopaków przez ten pryzmat patrzy i to ich bardziej stymuluje niż największa nawet jakakolwiek premia, która miała być przyznana za awans. Panie Wojtku, bardzo dziękujemy za tę rozmowę i cóż, trzymamy kciuki mocno przed czwartkiem. Życzymy powodzenia. Dziękujemy. Oby tak było. Powodzenia. Trzymajcie się.